Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. Dziś to, co tygryski lubią najbardziej, czyli powrót absurdów w Harrym Potterze. Już po raz 22 absurdy. Zaznaczę tylko dla porządku. To jest seria, która ma nas rozluźnić, która ma pobudzić nasze szare komórki do myślenia. Nie po to, żeby pokazywać, jaki Harry Potter jest zły, jaki niedobry, jaki dziurawy, tylko właśnie po to, żebyśmy mogli uruchomić te nasze mózgownice, bo po prostu poszukiwanie tego typu błędzików, absurdzików jest fajnym ćwiczeniem po prostu dla mózgu, a mózg zawsze warto ćwiczyć. Ale już nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego absurdu. Mianowicie bazyliszek przemieszczający się po Hogwarcie. Przyjęliśmy do wiadomości, że ten wielki, gigantyczny wąż przemyka gdzieś korytarzami Hogwartu, niezauważony przez nikogo, bo gdyby ktoś go napotkał, gdyby ktoś stanął mu na drodze, zaraz padłby albo trupem, albo spetryfikowany. Swoją drogą, już nie będę się czepiał tego, że uczniowie roku Harry'ego mieli wyjątkowe szczęście, w ogóle nie tylko uczniowie, ale wszyscy mieli wyjątkowe szczęście nie natrafić na morderczy wzrok bazyliszka, tylko ten petryfikujący, ale zostawmy to na inną okazję. Czy nie dziwi was, że naprawdę nikt nie zauważył gigantycznego węża w Hogwarcie, zwłaszcza, że Hogwart jest pełny najróżniejszych portretów, a te portrety przecież w świecie J.K. Rowling gadają, przemieszczają się, no chyba, że któryś portret miał, czy też postać sportretowana, raczej należałoby uściślić, miała okazję dostrzec wielkiego węża, po czym skamieniała i stała się zwykłym portretem nieruchomym, tak jak w świecie mugolskim. Wielki wąż przemyka i te portrety nigdy nic nie widziały. Odwracały wzrok, udawały, że nie widzą, że nie słyszą, nigdy nawet nie było wiadomo nic na temat jakiegokolwiek przesłuchania. Zresztą, no po co? Tyle sytuacji działo się w Hogwarcie, tyle okoliczności, a portrety nic. Czy Harry nie mógł zapytać jakiegokolwiek portretu, gdzie zmierza Draco Malfoy, kiedy ten znikał? Oczywiście wiemy, że znikał w pokoju życzeń, by konstruować, naprawiać szafkę zniknięć. Natomiast no, nikt nigdy nie pomyślał, że portret w Hogwarcie to jest naprawdę źródło wszelkich informacji. No i tutaj choćby właśnie ten nieszczęsny bazyliszek. Można byłoby zastosować jakiś system ostrzeżeń. Uwaga, wielki wąż idzie z tamtej strony, uciekaj, czy odwróć wzrok, cokolwiek. Nie, nic takiego nie było. Po prostu te portrety działają wtedy, kiedy muszą u J.K. Rowling, a kiedy nie muszą, to po prostu chyba śpią wszystkie razem zbiorczo po to, by żaden nie zauważył niczego sensownego. No dla mnie jest to bardzo duża dziura fabularna. Drugi absurd, który chcę wam dzisiaj przedstawić, związany jest poniekąd z tematem, który był już omawiany, ale też nie do końca. Mianowicie zaklęcie Imperius jest zaklęciem niewybaczalnym, czyli zaklęcie odbierające wolę jest zaklęciem niewybaczalnym. W przeciwieństwie do zaklęcia Confundus i w przeciwieństwie do bardzo legalnego środka, jakim jest oczywiście eliksir miłosny. Eliksir miłosny sprzedawany przecież w sklepie bliźniaków, który można było nabyć bez żadnych stosownych uprawnień, bez żadnych zezwoleń i można było wykorzystywać choćby dla jaj. I teraz widzimy na przykładzie Meropy i Voldemorta, jak ten eliksir zadziałał, to znaczy Meropy i Voldemorta. Meropy i matki właściwie Voldemorta, bo Voldemort jest tym nieszczęsnym owocem braku miłości w związku, nieszczęsnym owocem właśnie w związku, w którym uczucia nie było, a był za to magiczny wywar, który miał wzbudzić w ojcu Voldemorta przekonanie, że ten jest zakochany w jego matce Meropie Gond. No i tak oto dochodzimy do sytuacji, że ten eliksir tak naprawdę może odbierać jakąś cząstkę własnej woli, nie tylko w związku ze związkiem nomen omen, ale również w związku z oglądem na inne sprawy. Bo przecież człowiek bezgranicznie zakochany, człowiek zaślepiony miłością będzie robić to, co ta osoba uzna za stosowne. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby taka Bellatrix Lestrange podała komuś eliksir miłosny, gdyby ona w sobie kogoś rozkochała i nakazała mu po prostu zabijać z tej miłości. No dziwne. Dziwny w ogóle jest podział na te zaklęcia, które można stosować, które są karalne, dwa skabanie, a tymi, które no w zasadzie przechodzą bez echa. Bo jeśli przyjrzeć się tym zaklęciom stosowanym w Harrym Potterze, to jednak łatwo dojść do wniosku, że większa liczba tych zaklęć powinna być w jakiś sposób śledzona,
ograniczana w jakimkolwiek stopniu, ktoś powinien sprawować kontrolę nad tym, co, kto i jak rzuca. A skoro już przy tym jesteśmy, to powiedzmy, że absurd numer 2,5. Jeżeli tak łatwo było zaczarować nazwisko Voldemorta jako tabu i w momencie, kiedy ktoś wypowiada, mowa oczywiście o 7 tomie Voldemort, tak łatwo jest natrafić na ślad tej osoby, dlaczego nikt nie pomyślał o tym, by rzucić tabu albo podobne zaklęcie na właśnie zaklęcia niewybaczalne? Dlaczego Moody mógł w klasie pełnej uczniów stosować wszystkie trzy zaklęcia niewybaczalne, w tym ćwiczyć na uczniach jedno z nich bez żadnych ograniczeń? Nikt się tym nie zainteresował, nikt nie zwrócił na to uwagi, bo nikt o tym nie wiedział. Czyli to, co też nieraz już było poruszane, żeby odkryć użycie zaklęcia niewybaczalnego, należałoby przejąć różdżkę tej osoby rzucającej, co wcale nie jest takie łatwe, oczywiście, jeżeli mamy do czynienia ze zdolnym czarodziejem czy czarownicą. Natomiast rzucenie zaklęcia tabu ułatwiłoby bardzo wiele, chociaż fabularnie bardzo wiele by utrudniło, bo wtedy każdy, kto rzuci to zaklęcie niewybaczalne, byłby w mig wyśledzony, zaraz zostałaby wypuszczona tam brygada pościgowa, brygada aurorów, którzy mogliby rozprawić się z potencjalnymi czarnoksiężnikami, no a przynajmniej z tymi, którzy wykorzystują czary absolutnie w tym świecie nielegalne. Dlaczego tego nie zrobili? Tak jak mówię, za dużo dziur fabularnych, za duże pogmatwanie i poplątanie w fabule by to z pewnością wywołało. Niemniej wówczas mogła Rowling jednak zdecydować się na zrezygnowanie z tego tabu na nazwisko Voldemorta, bo wyszło to co najmniej nieprzekonująco. Jeden z moich ulubionych tematów do poruszenia na łamach tych filmików. Niebezpieczeństwo Hogwarta, niebiedał i zlejów, Quidditch. Quidditch, który jest bardzo dopracowaną grą, ale dziś nie o samych zasadach gry w Quidditcha, a o tym, co się wydarzyło w kontekście pewnej osoby, która nie mogła zagrać w meczu. Wbrew memom, które krążą po sieci, Dumbledore patrzący na Harry'ego, masz ładne buty, Harry, 2000 punktów dla Gryffindoru, musimy zwrócić uwagę na jeden fakt, w którym to Harry nie był uczniem faworyzowanym, a był faworyzowany ktoś zupełnie inny. Mowa oczywiście o Malfoju. Malfoju, który w więzieniu Azkabanu został ciężko raniony przez hipogryfa Hardodzioba. W związku z tą poważną kontuzją, kiedy ma dojść do meczu Gryffindor kontra Slytherin, Malfoyowi udało się przekonać wszystkich, by do tego meczu nie doszło. Co się wówczas wydarzyło? Gryfoni zagrali nie przeciwko Slytherinowi, ale przeciwko Hufflepuffowi. I teraz to na pozór wydaje się rozwiązaniem całkiem logicznym, prawda? No jeżeli jedna drużyna nie może grać, a nie mamy tutaj do czynienia z jakimś szczególnym drzewkiem rozgrywek, to możemy w spokoju gdzieś tam pozamieniać, czy choćby datami, czy drużynami, bo przecież mówimy o rozgrywkach szkolnych, w szkolnych, w których łatwo jest to wszystko zorganizować. Tymczasem, jeżeli przyjrzycie się poprzednim tomom Harry'ego Pottera, zauważycie, że jest to, poprzednim i kolejnym zresztą też, jest to jedyna sytuacja, kiedy mecz Quidditcha został w taki czy inny sposób przemieniony, kiedy drużyna została zamieniona z inną, kiedy ta kolejność została zaburzona, bo kiedy na przykład Harry w Kamieniu Filozoficznym walczył z Voldemortem o Kamień Filozoficzny, kiedy Harry tak naprawdę ocalił świat czarodziejów, przynajmniej na kilka następnych lat, nikt nie przejmował się tym, z jakiego powodu ten Harry został kontuzjowany. Leżysz w szpitalu? Do widzenia! Mecz Gryfoni przegrali walkowerem, nie mieli szukającego, więc wypadł. Kto by się tam przejmował? Kto by pomyślał o tym, żeby ten ostatni mecz przełożyć, czy żeby te rozgrywki jakoś inaczej ułożyć ze względu na jednak poważną kontuzję, a nie jakieś tam udawane draśnięcie, bo mnie Hardodziob drasnął i ja teraz grać nie mogę. To jest jedyna sytuacja w ogóle spośród wszystkich opisanych, kiedy ten mecz Quidditcha został tak naprawdę sprawiedliwie, zwał jak zwał, zmieniony, kiedy to zostało dostosowane do uczniów, a nie po prostu na odwal się wykonane, bo nie możesz grać! Proste. Walkower. Dlaczego zatem ślizgoni nie przegrali walkowerem, kiedy Malfoy nie wyszedł przeciwko Gryfonom, kiedy szukający Slytherinu był niedysponowany? No, jakieś tutaj konszachty wchodzą w grę, no ale zaburza to poniekąd, przynajmniej gdzieś tam wzrusza te wszystkie memy, w których okazuje się, że to Harry Potter był najbardziej faworyzowanym uczniem Hogwartu, bo jednak Malfoy deptał mu często po piętach, może i nie miał po swojej stronie Dumbledora, ale nadal miał bardzo duże szczęście i bardzo wiele przywilejów, na które inni
czasami nawet Harry Potter liczyć. Nie mogli. No i na koniec jeszcze dwa szybkie absurdziki. Absurdzik numer jeden, który wiąże się z kolejnym tematem, który uwielbiam, czyli Hogwarts to bezpieczne miejsce. Pamiętacie tę scenę, kiedy niemalże cała szkoła znajdowała się na boisku do Quidditcha, oczekując na kolejny mecz Quidditcha, wpada profesor McGonagall, twierdząc, że doszło do kolejnego ataku. Mowa oczywiście o komnacie tajemnic. Na zamku doszło do kolejnego ataku, nie jest bezpiecznie, wobec czego co robimy? Wracamy z potencjalnie bezpiecznego boiska do potencjalnie niebezpiecznej szkoły. A właściwie nie potencjalnie, co realnie niebezpiecznej szkoły. To jest logika na wzór tej, kiedy Dumbledore mówi ślizgonom, usłyszawszy, że troll jest w lochach, że wszyscy mają udać się do swoich dormitoriów. A ślizgoni, którzy mają dormitorium w lochach? No cóż, nie jest to istotne. I ostatni absurdzik, głupota Snape'a. Głupota, z którą mamy do czynienia w trzecim tomie, kiedy to Snape dowiaduje się od Drakona Malfoya, że Harry nielegalnie odwiedził Hogsmeade. Wówczas to Harry wraca szybko do zamku, Snape go napada i oho, gdzie to się było? No i w tym momencie Snape, który chyba do piątego tomu nie wiedział, że potrafi czytać w myślach, że jest zdolnym legilimentą, tak naprawdę wzywa na wsparcie ostatnią osobę, która mogłaby mu pomóc, czyli Remusa Lupina. Remusa Lupina, który przede wszystkim Snape'a nienawidzi, no wynosi to z czasów szkolnych, albo przynajmniej nie przepada za nim. No, nie używajmy tak wielkich słów. Z drugiej strony przyjaźnił się z ojcem Harry'ego. Dalej był nauczycielem, który Harry'ego bardzo lubił, z którym wręcz można powiedzieć Harry w jakimś stopniu się przyjaźnił. No i tenże Snape, który chce Harry'ego ukarać, który chce właśnie udowodnić Harry'emu wszelkiej winy, by dowalić mu jakiś solidny szlabanik, wzywa na wsparcie jedynego, który z całą pewnością poza Dumbledorem oczywiście po stronie Harry'ego stanie, czyli Remusa Lupina. Nie wiem, czemu to mogło służyć. Zastanawiam się, czy mogło to służyć temu, że Snape chciał w jakimś stopniu zdyskredytować Lupina w oczach Harry'ego, czy chciał pokazać, że Lupin wcale nie jest takim praworządnym nauczycielem. Nie wiem, może w jakimś stopniu chciał pokazać tę mroczną stronę Lupina. Być może chciał go wyprowadzić z równowagi. Jednakże nie udało mu się tego dokonać i wydaje mi się, że Snape, świadomy tego, z czym boryka się Lupin, czyli z wilkołastwem, z przypadłością, którą Lupin nauczył się ukrywać przed światem. Czyli jakby na to nie spojrzeć, Lupin był psychicznie bardzo silny, skoro podjął się mimo tej przypadłości nauki w szkole. Czy Snape naprawdę nie domyślił się, że Lupin będzie miał stalowe nerwy i w takiej sytuacji będzie potrafił wszystko odwrócić na drugą stronę, odwrócić kota ogonem i tak naprawdę Harry'ego wypleść ze wszelkich tarapatów? No dla mnie to jest głupie, bo gdyby nie to pseudo-wsparcie, po które sam wzywał, mógł Harry'ego solidnie ukarać, mógł odczytać wszystkie jego winy i zastosować jakiś soczysty szlabanik. Ale nie, Snape tym razem postanowił pójść Harry'emu na rękę i wezwać najlepszego dla niego adwokata. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, jak wam się podobały dzisiejsze absurdy. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś inne, podsyłajcie je w komentarzach. Trzymajcie się ciepło. Hej!